Lidia, co cię skłoniło, żeby zgłosić się do preselekcji eurowizyjnych? Co mnie skłoniło? Właściwie nic mnie specjalnie nie skłoniło. Otrzymałam taką propozycję i zrobiłam to, bo uwielbiam śpiewać. Okej, a jak oceniasz swój występ po tak krótkim czasie? No miał taki być. Inny. Mhm. I w końcu, cóż, będzie zapamiętana ta edycja preselekcji. Okej, a czy ty zapomniałaś tekstu? Bo internauci stwierdzili, że zapomniałaś tekstu na początku. Nie, nie zapomniałam tekstu. A, czyli tak to było wszystko zaplanowane, czyli ty po prostu... Ja uwielbiam Monty Pythona, pamiętajmy. A, okej, czyli wszystko było zamierzone i tak miało to wyglądać. No, słuchajcie, a tak zaśpiewałabym po prostu znakomicie i przegrałabym po prostu, wiadomo, z faworytem. Mhm. A tak przynajmniej, no, będzie huczało. Okej, ale ty sobie żartujesz, to jest ironia, tak? Nie. Czy ty naprawdę miałaś to wszystko zaplanowane? Czyli ci w ogóle nie jest smutno, że to ostatnie miejsce w ogóle miałaś? No pewnie, że nie. Dobra, a co sądzisz o Krystianie i o zwycięstwie jego? Bardzo mi się podoba wybór. Szanuję go. Uważam, że znakomicie będzie reprezentował nasz kraj. Cieszę się, że wygrał. A jaka atmosfera panowała za kulisami tego konkursu i preselekcji? Nie wiem za bardzo, bo siedziałam w garderobie. Chyba przyjemna, sympatyczna. A dlaczego się nie integrowałaś z innymi? Bo było mnóstwo osób u mnie w garderobie i każdy się czymś zajmował i trzeba było siebie nawzajem wspierać i było mnóstwo telefonów i tak dalej, więc nie było czasu. Poza tym każdy był sobą zajęty. Dobra, to jak twój team zareagował na twój występ, jak już wróciłaś do garderoby? Co ci powiedzieli? No nie. Co mieli powiedzieć? No w porządku. A, okej. No dobra, co będziesz teraz robiła? Świętowanie będzie? Że udało się zrobić taki projekt? Nie będę świętowała, dlatego że mam żałobę. A, okej. Potrójną. A, okej. Zmarł tato, jego brat i siostra w ciągu pół roku. Czyli to też mogło trochę wpłynąć na twój występ, tak? Chciałam, żeby był zauważony. To jest hołd dla nich, tak, ten występ? Tak. A, super. No i jest zauważony. Dziękuję bardzo. Dziękuję.